And the country is... Dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj Marcin Tuszkiewicz jest naszym gościem naszego show. Witamy Was bardzo serdecznie, w zależności gdzie to oglądacie i kiedy to oglądacie. Dzisiaj tematyka banki centralne, PPI, CPI, tapering, przykręcanie śruby. Dzień dobry, witamy Cię Marcin. Witam serdecznie, dzięki Maćku za zaproszenie, witam Was wszystkich. No dobra, to zacznijmy od tego, co to jest tapering, to jest tapering, przykręcanie śruby, to jest tytuł naszego odcinka, opowiadaj. Tak, no generalnie banki centralne na ten moment skupują, nazwijmy to aktywa, szeroko powiedziane, zresztą no, notabene NBP zaczął podobno skupować kontrakty terminowe na indeksy amerykańskie i europejskie, więc to jest też taka nowość zupełna. Natomiast banki centralne zwiększają swój bilans poprzez właśnie skup aktywów różnego rodzaju, no i tym samym dostarczają płynność do rynku. Wartości tych taperingów są, czy wielkości tych skupu aktywów są różne w zależności od banków centralnych. Natomiast no, przoduje w tym oczywiście Fed, inne banki już zaczęły ograniczać i to jest chyba najważniejsza informacja, bo wczoraj się pojawiła informacja z banku nowozelandzkiego, czyli Reserve Bank of New Zealand, na temat tego, że ten bank już kończy stymulować, nazwijmy to, tak? Więc mamy ograniczenie czy redukcję tego pakietu stymulacyjnego. Wczoraj też nowozelandzki dolar mocno zyskiwał dzięki temu, może sobie za chwilkę do niego dojdziemy, bo nie wiem, czy pamiętasz, Maćku, ale mówiłem o kanadyjskim dolarze, o australijskim dolarze na ostatnim naszym spotkaniu i ja podtrzymuję to zdanie, nawet jestem zaskoczony słabością dolara kanadyjskiego tak naprawdę. W każdym razie waluty surowcowe, kraje surowcowe mają to do siebie, że mają bardzo duży napływ gotówki aktualnie do siebie, no bo produkują to, co cały świat potrzebuje, tak, miedź, węgiel i tak dalej. Nowa Zelandia jest troszeczkę innym krajem, bo oni tam aż tak mocno nie idą w tak twarde surowce, tam bardziej jest właśnie mleko, nabiał, tego typu rzeczy, ale także i samochody, eksport, ich wysoka technologia. Więc tutaj mamy informację wczoraj właśnie, że Reserve Bank of New Zealand zmniejszył ten skup aktywów. Podobnie Bank Kanady również wczoraj podał informację na temat zmniejszenia pakietu stymulacyjnego. No i teraz będzie to 2 biliony na tydzień, bodajże o 1 bilion mniej, jak dobrze, miliard, przepraszam, bo to jest amerykański bilion, więc miliard. Więc to jest jakby ten temat, że się to zaczyna pojawiać. Czyli ten tapering to jest ograniczanie tego właśnie skupu aktywów. No a dojdzie też do tego, że poza tym, że teraz będą banki skupowały mniej, to ostatecznie przestaną skupować i będą zmniejszały swój bilans. I to jest właśnie ten tapering, do którego dążymy. Fed obecnie skupuje 80 miliardów dolarów obligacji w różnym okresie czasowym, tak? W sensie różne tam te 20-letnie, 30-letnie, 5-letnie, 10-letnie i jeszcze 40 miliardów mortgage-backed securities, tych właśnie hipotek. I to też nie wiem, czy widziałeś, ale ostatnio była wypowiedź, że dzięki temu, że oni skupują, to oni utrzymują rynek nieruchomości w ryzach. Wiesz o tym? Tak, na pewno. Jeden speaker Fedu tak powiedział. Znaczy, to jest, wiesz, podobnie jak w Polsce inflacja nie jest odczuwalna przez osoby prywatne i nie mamy w ogóle inflacji w Polsce, co jest też notabene bardzo ciekawe, bo tak już powiedzieliśmy o tym taperingu, to możemy też nawiązać do tego, co się dzieje w Polsce. No NBP cały czas jest bardzo gołębi, prezes Glapiński cały czas nie widzi problemu w inflacji, chociaż pojawiły się te sprzeczne takie informacje w wywiadzie dla chyba New York Times, jak się nie mylę. W każdym razie tutaj prezes NIK stwierdził, że jednak inflacja jest i to, co robi polski bank centralny, osłabia polskiego złotego, a to oczywiście podbija inflację, no bo każde importowane dobro jest wtedy po prostu droższe. No ale tutaj walka, myślę, że na tej linii bardzo wysokiego napięcia na ten moment, tak, czy między NIK-iem, NBP a rządem jest wysoka. Warto pamiętać też o tym, że no, podstawową działalnością NBP jest jednak ochrona naszej wartości złotówki, tak, czyli wartości naszego pieniądza w czasie. No a teraz jakby NBP stara się też stymulować gospodarkę, tak, nie widzi problemu dla
rynku nieruchomości, więc no, bardzo szeroko tutaj jest aktualnie krytykowany za swoją politykę pieniężną. Czy ma rację, czy nie, no to się okaże już tak naprawdę, myślę, że w przeciągu pół roku, czy będziemy mieli spadek inflacji. Ja przypominam, że inflacja to jest wzrost cen. Jeżeli ja mówię o spadku inflacji, to ja mówię o spadku tej dynamiki wzrostu cen, a nie o deflacji, tak? Żebyśmy mieli tutaj jasność, bo no, no. Mam wrażenie, że czasami te komunikaty nie są to samo, nie są tak odbierane. Deflacja to jest spadek wartości, czy spadek cen w czasie. Dzisiaj o 10 są odczyty CPI, ostatnio było 4,7, także powiedz w takim razie, jak estymujesz, czy osiągniemy dzisiaj 5%, my to zweryfikujemy od razu po nagraniu. Ja myślę, że będziemy dążyć w tę stronę, żeby faktycznie te 5% było osiągnięte. Ja nie robię takich estymat, tutaj sprawdzam tylko, czy są jakieś prognozy na Trading Economics. No już ci zaraz powiem, dobrze. A to powiedz, jakie masz, a to możesz, to będzie szybciej. Nie ma konsensusu, dobrze, na razie jest poprzednie 4,7, a okay. Podejrzewam, że zaraz powiem. Tylko chciałem jeszcze, zanim przejdziemy dalej, albo wrócimy do tej inflacji. Kontrakty futures, NBP chce sobie grać, spekulować na giełdzie. To nawet jest, nie, że chce. Jak to, no już to robi, właśnie. Tak. Opowiadaj, co o tym sądzisz? No to nie jest ich rola, ale też z drugiej strony jakby rolą Narodowego Banku Polskiego jest zarządzanie też aktywami, które posiadają, tak? Więc jeżeli mamy rezerwy walutowe, rezerwy złotowe, to jest akurat rzecz, którą uważam, że bardzo dobrze NBP zrobił, ściągając po pierwsze część złota do Polski, ale przede wszystkim kupując większe rezerwy kilka lat temu, zrobili to w bardzo dobrym czasie i popierałem ten ruch od samego początku, no to tutaj dochodzimy do momentu, w którym zaczynamy się bawić w spekulacje i nie jest to nowum, dlatego że chociażby Szwajcarski Bank Narodowy to robi, Bank Japonii to robi, Fed troszeczkę inaczej, tak? Bo nie bezpośrednio w giełdę inwestuje, tylko w ETF-y. Mhm. Natomiast powiedziałbym, że to nie jest krok, którego bym się spodziewał po Narodowym Banku Polskim. Natomiast jeżeli na tym zarobią, okej. Okay. Jakby to po efektach, po owocach ich poznacie, nie? No ze złotem Glapińskiemu się udało, tak? Ta, zakup złota przed wystrzałem złota to był dobry trade. To ta. Teraz jestem ciekaw, na co tutaj gra. Czy też dostał informację od Nancy Pelosi i wiesz, i wszyscy grają teraz ostre wzrosty. Nie, czy wiesz co, nie wiem. Problem jest taki, że Narodowy Bank Polski tutaj jakby, czy inaczej, dobre jest to, że nie kupuje spółek polskich, bo jakby był obecny na rynku polskim, to uważam, że to byłby duży problem, bo zacząłby być takim dużym graczem, nie? I to byłby problem. Inwestowanie w kontrakty, futures na S&P 500, na, nie wiem, Dow Jonesa, DAXa i tak dalej, jakby nie wywiera bezpośredniego wpływu na rynek, to jest jeszcze chyba nie ta skala, żeby mieli bezpośredni wpływ. Potężny bank centralny polski manipuluje rynkiem amerykańskim. W Polsce takie... mieliby naprawdę duży wpływ, ale na zagranicę myślę, że aż tak nie. Natomiast tu nie chodzi nawet już o ten sam wpływ, tylko o to, że jak się wejdzie w takie akcje, no to trudno z nich wyjść. No a jeżeli się bazuje na kontraktach terminowych, to ta płynność jest większa, więc myślę, że tutaj takiego problemu nie będzie. Nie mam pojęcia, w jaki sposób oni chcą zarządzać tymi aktywami, więc trudno mi to ocenić, czy to są spekulacje, czy to są na zasadzie kupię i trzymam, ale jakby kupię i trzymam, to raczej nie na kontraktach, tylko powinni kupować ETF-y. No więc bardzo trudno to ocenić w taki sposób rentowności, ale uważam, że sam krok nie powinien być negowany na zasadzie, a robicie na pewno źle. Zarządzają aktywami, które posiadają. Uważam, że dobrze, że nie robią bezpośrednio akcji polskich, bo to byłoby złe. Natomiast też jestem zdania, że raczej oczekiwałbym od banku centralnego zajęcia się inflacją, aniżeli zajęcia się kontraktami terminowymi. Właśnie i teraz jeszcze a propos tych printów CPI, wcześniej komentowaliśmy, teraz PPI ze Stanów Zjednoczonych, ponad 7%. Jak komentujesz właśnie takie odczyty PPI? No PPI na poziomie 7% to nie jest rzecz zupełnie nowa w naszej najnowszej historii, bo ostatnie takie odczyty były tam w 2000, jak mnie pamięć nie myli, chyba 11 roku, no bo głównie PPI wychodzi, czy jest związane z tym, że mamy oczywiście wzrost wartości surowców. I tutaj kluczowe jest to, że jeżeli rosną nam surowce, no to nie da się inaczej zareagować niż po prostu wzrost kosztów produkcji, tak? Bo PPI to jest tak naprawdę wzrost tych kosztów, które przedsiębiorstwo pozyskują, tak? No i odczyty w 2012-2011 roku były na poziomie tego PPI rok do roku trochę niższe, tak? Bo na poziomie 5%, w 2009 roku te PPI tam dochodziło do 10%. No ja jestem zdania takiego, że to są oczywiście wartości, które przeniosą się na CPI, bo PPI jest przeważnie przed CPI, czyli najpierw przedsiębiorca ponosi koszt, zwiększa mu się koszt, a dopiero później przenosi go na konsumentów.
Więc to jest jeden z tych czynników, który powoduje, że raczej powinniśmy się spodziewać dalszego wzrostu CPI, albo przynajmniej utrzymania tej dynamiki, tak? Czyli te 5%, 4% rok do roku, co jest zdecydowanie, przypominam, powyżej celu inflacyjnego Reserve Bank Fedu, czyli tutaj Banku Centralnego Amerykańskiego, dlatego że tam ta cel inflacyjny to jest 2%, tak? 2-2,5%, więc tutaj mamy też duży rozjazd. No i wzrost PPI, wzrost surowców, wzrost towarów, to są rzeczy, które powodują, że ta inflacja może być wyższa. Tak jak mówiliśmy sobie ostatnio, cały czas szansą dla CPI, żeby się obniżył ten wskaźnik inflacji, jest rynek pracy i myślę, że tutaj ten okres wakacyjny, później po wakacjach będzie takim okresem sprawdzającym, czy faktycznie tutaj, jeżeli chodzi o pracowników, przede wszystkim jeżeli chodzi o liczbę osób zatrudnionych, ale także i wskaźnik partycypacji w rynku pracy, tak? Bo tutaj mnie on najbardziej interesuje jako ten wskaźnik istotny, tak? Tutaj mamy duże spadki po pandemii. No jeżeli on zacznie się odbudowywać, to znaczy, że dużo będzie ludzi na rynku pracy i to będzie obniżało koszty ostatecznie i może spowodować, że będzie ta inflacja ograniczona. Natomiast no, poza tym jakby nie widzę pozytywów. No ja jeszcze oczywiście z bańki dolarowej mogę powiedzieć, że też był print zarobków, że był spadkowy tam print zarobków, że spadły zarobki ogólnie obywateli, to było minus 0,9% miesiąc do miesiąca i to może być tylko oznaką na to, że w którymś momencie te ceny zostaną po prostu odrzucone, że ludzie przestaną konsumować na takim poziomie jak na chwilę obecną i to, co mówiłem wcześniej tam w poprzednim odcinku też o tym zatowarowaniu, wysokie ceny, mniejsze przychody, odrzucenie tych cen, nie przyjęcie tych cen, nie zaakceptowanie tych wszystkich cen i wtedy może być ta presja na spadek cen. Wiesz, no i co? To jest ostatnia deska ratunku, już to taka żyletka to jest. Znaczy nie, jakby masz oczywiście rację, że tak się może wydarzyć, tylko jakby największym problemem aktualnie na rynku jest też brak produktów, tak? Czyli mamy tak naprawdę sytuację, w której rynek chciałby kupić, tak? Ludzie chcą kupić, a niestety nie mają co, bo po prostu na przykład chipy mają cały czas problem z dostawą. Problem jest o tyle znaczący, że branża samochodowa, która na przykład w Polsce przeżywa boom ze względu na chociażby dwie spółki, które zajmują się przede wszystkim samochodami używanymi, to one przeżywają boom właśnie przez to, że nie ma możliwości zakupu samochodu nowego. No a jeżeli potrzebujesz kupić większy samochód, bo ci się rodzina powiększyła i masz czekać, nie wiem, pół roku, do roku na nowy samochód, no to może stwierdzić, a dobra, to kupię dwulatka, który jest dostępny na rynku. Ceny rosną samochodów używanych i właśnie cały czas problem jest w tym, że samochody, czy że firmy, które produkują i są obarczone tym mikrochipami, które są zablokowane, nazwijmy to, przez chociażby dwa powody, tak, czyli brak produkcji, czy niewystarczająca produkcja, ale dwa też problemy z przesyłem, bo mamy problemy w portach, jeżeli chodzi chociażby z Chin, tak, żeby przetransportować te elementy. No i dopóki to się nie odkorkuje, to może być problem z dostępnością. No i cały czas ten popyt, który został zgłoszony, gdzieś będzie wisiał w powietrzu. Ja na ten moment bardziej patrzę na zasadzie takiej anomalii, która się wydarzyła i zobaczymy, jak to się ostatecznie rozwinie. Natomiast nie jest to czynnik dobry dla nikogo ostatecznie, tak? No bo my kontraktujemy, na przykład blokujemy sobie gotówkę jako konsumenci na zakup samochodu, ten samochód do nas nie przyjeżdża, czyli nie wydajemy tych pieniędzy na coś innego, co mogłoby krążyć w gospodarce. Z drugiej strony przedsiębiorca ma już część pieniądza, ale nie może odkorkować swojej produkcji i dochodzi do tego, że są na przykład zmiany ukradane, tak? Zamiast czterech czy tam trzech zmian jest na dwóch zmianach prowadzona produkcja w firmach, bo po prostu nie ma na czym pracować, pomimo zapotrzebowania. Więc niektóre branże mogą zaczynać odczuwać problem tutaj po prostu. Dobra, to jeszcze ja tylko udostępnię ekran i trochę też porozmawiam o tych Chinach, co powiedziałeś, bo też wyszły fajne właśnie statystyki, jeśli o Chiny chodzi. No to mamy spadek tej dynamiki wzrostu sprzedaży detalicznej, więc to mamy jedną informację, mamy też spadek tej dynamiki tego wzrostu PKB. Mamy na szczęście jednoroczne, zobaczcie, że na szczęście coraz więcej osób wraca do pracy, ten unemployment rate się poprawia, ale no to wiadomo, jeszcze w ujęciu 10-letnim jeszcze jest trochę do poprawy, żeby wrócić właśnie do tego poziomu chińskiego rozwoju, patrz od 2018, jaki tutaj strzał, no nie? No i też mamy ten tutaj odczyty długu do produktu krajowego brutto Chin i mamy tutaj też
rosnące, bardzo mocne zadłużenie. No, jestem właśnie ciekaw, jak to będzie wyglądało dalej, jeśli chodzi o te właśnie Chiny, które, no zobaczymy właśnie. Właśnie dlatego może chińska giełda obecnie przeżywa takie przeciętne chwile. Tak, no oni tak naprawdę stoją od dłuższego czasu, tam się za dużo jakoś nie dzieje. No to jest ciekawy aspekt. Chiny generalnie jakby zadławiły się troszeczkę, mam wrażenie, tym co się wydarzyło, bo bardzo szybko wyszli z kryzysu, w sensie tej pandemicznego przestoju. Natomiast no teraz się zadławiły. Zobaczymy też, co się będzie działo w Europie, bo Europa jest takim krajem, mam wrażenie, czy takim krajem, już zacząłem mówić krajem. No to Europa... masz teraz łapki w dół za ten federalizm. Tak. I dalej. Już. Federalizm. Nowy order świata. No kontynuuj. W każdym razie Europa, jeżeli chodzi o kontynent i Unię Europejską, mamy takie parcie trochę, żeby być takim strażnikiem świata. Tak? Tutaj obniżamy CO2, tutaj robimy inne jakieś projekty, które są proekologiczne, podczas gdy wszystkie inne kraje mają to dość głęboko w poważaniu. I to też jest ważne, tak? Bo my zmieniamy gospodarkę naszą na inną, tak? Z węgla na energetykę odnawialną. Szukamy cały czas nowych technologii, które często są produkowane za granicą, czy to no teraz przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale też często właśnie gdzieś tam się pojawiają jakieś nowe pomysły z Japonii czy z innych krajów. No ważne, żeby tutaj w Europie też się pojawiały takie pomysły, które później będą eksportowane, w tym w Polsce. Więc dużo się zmienia, jakby jesteśmy w takim okresie, teraz myślę, że ten 2020 rok to przyspieszył, w okresie zmian w gospodarce, jeżeli chodzi o energetykę, to raz, ale także i jeżeli chodzi o ludzi, jeżeli chodzi o społeczność, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, ale także i o stan przyrostu naturalnego, bo no pandemia spowodowała, że znowu mamy mniej dzieci. No i to wszystko ma gdzieś przełożenia na konsumpcjonizm, na CPI, też na inflację, no bo jeżeli będzie mniej ludzi, no to prawdopodobnie te CPI też będzie mniej, bo będzie mniejszy obrót jakby, tak, tego wszystkiego. Zobaczymy. Jakby ja jestem zdania, że tutaj ten moment jest bardzo, bardzo istotny. Ja osobiście na ten moment handluję i gram pod wzrost inflacji, pod to, że banki centralne stracą kontrolę. Nie na zasadzie, że będzie hiperinflacja i stracimy cały majątek, ale na zasadzie, że będzie podwyższona inflacja przez dłuższy czas, czyli będzie powyżej 3-4% przez kilka lat. Dobrze. Ale możemy wrócić na chwilkę do jeszcze Fedu, bo w końcu dogrzebałem się do tego wykresu, który chciałem pokazać, czyli to jest bilans Fedu, tak? Czyli to jest to, ile Fed skupił aktywów. No oczywiście ten wystrzał mamy w 2008 roku, kiedy pojawiły się pierwsze takie zakusy, żeby tutaj Fed zmienił swoją politykę i zaczął skupować aktywa. I zobaczcie, że jakby tutaj zakończenie tego programu miało miejsce w 2015 roku. Wtedy Fed przestał kupować, ale zaczął obniżać, czyli ten tapering zaczął się w 2017 roku i robił to do okolic 2019 roku. Jeszcze, wtedy jesteś w stanie nanieść jeszcze jeden wykres do tego, bo tam już reverse repo akurat jest między właśnie okresie 2015-2018. Powinienem być móc zrobić coś takiego, tylko mi zniknęło. Kontynuuj. No, ale to w międzyczasie to zrobię. Generalnie tutaj najważniejsze jest to, że w momencie, w którym Fed zaczął obniżać swój bilans, czyli inaczej mówiąc ściągał pieniądz z rynku, to tutaj zaczęły się korekty na S&P 500, tak? Więc to jest rzecz, która może trochę niepokoić w kontekście bieżącej sytuacji, bo Fed przebąkuje o tym, że ten skup aktywów może się skończyć. Natomiast prawdopodobnie dopóki się nie zacznie sprzedaż, tak, tych aktywów przez Fed, czyli obniżanie swojego bilansu, to na giełdzie raczej tragedii nie będzie. Więc tutaj też cały czas ja jestem nastawiony dość pozytywnie do giełdy, pomimo tego, że cały czas podkreślam, że krótkoterminowo, w perspektywie, nie wiem, miesięcy, cały czas rośnie ta rozbieżność między, zaraz dodam sobie ten wykres, o który prosiłeś, natomiast tutaj pogłębia się ta rozbieżność, zobaczcie, między S&P 500 a Russellem, tak? Czyli między małymi spółkami amerykańskimi a dużymi. To jest niepokojące dla mnie najbardziej i ten podwójny szczyt w związku z tym może się zacząć realizować. No, ja bym był tutaj przygotowany na jakąś korektę rzędu 5% na ten moment na giełdach w Ameryce, co też nie jest dużą korektą, tak, umówmy się. W lipcu było 2%, na początku lipca było 2% i ludzie już robili sobie memy, że przeżyli krach na 2% w lipcu. Takie czapeczki powstały dedykowane na tą okazję. Nie wiem, dobra, nie, teraz tego nie szukaj, ale to jest rzecz, którą można tutaj sobie przygotować na
wiesz, zobaczyć, czy jest jakaś korelacja między... Wiesz co, ja patrzyłem na reverse repo i na giełdy wcześniej, jak sobie rozmawialiśmy przed tą rozmową i tam nie było korelacji takiej, że jak reverse repo się zwiększało, to wtedy giełdy spadały. Jakby takiej korelacji nie było. Największa korelacja jest obecnie między reverse repo a rentownościami obligacji 10-letnimi. Że no, one, wiesz, że one tutaj od momentu uruchomienia tego wystrzału, no to te 10-letnie rentowności 10-letnich obligacji spadają. Za każdym razem mam z tym problem i w każdym razie to też jest dobra kwestia, nie? Że utrzymywane są w ryzach, w sensie nie pozwalają wystrzelić tym rentownościom. No i to też daje paliwo Nasdaqowi do pompowania dalej tych spółek technologicznych. Tak, no tutaj jest w ogóle ciekawy aspekt, bo jakbyś pokazał wykres, bo to możemy przejść sobie do wykresu, bo tutaj też się dużo dzieje. Generalnie niebieski wykres to są T-noty, czyli cena obligacji 10-letnich amerykańskich, czyli coś odwrotnego do rentowności, tak? Jeżeli rentowności rosną, to ceny obligacji spadają. Więc tutaj mamy na ten moment informację o tym, że obligacje rosną, tym samym rentowności spadają, co oczywiście wspiera rynek złota, bo taka korelacja jest też dość widoczna. Ja przypominam, że tutaj był duży odjazd rynku złota na początku kwietnia, od kwietnia do czerwca. Teraz była taka korekta. Ja mam taką teorię, że ten dołek tutaj to jest prawa głowa, czy prawe ramię odwróconej głowy z ramionami, dość w rzadkim położeniu, bo jak sobie popatrzymy na wykres tygodniowy, no to teoretycznie jest trend wzrostowy, bardzo silny trend wzrostowy, bo tak naprawdę według moich metod dopiero ten dołek 1671 jest kluczowy na wykresie tygodniowym do załamania trendu, więc może być taka sytuacja, że tutaj mamy lewe ramię, tu głowę oraz prawe ramię, a zakres formacji głowy z ramionami ja sobie zawsze mierzę w ten sposób, że odmierzam zasięg, czy jakby wysokość od linii szyi do głowy i Fibonacci mi tutaj pokazuje, dokąd może to dojść. No i pierwszy taki zasięg to jest 2090, później 2190, to jest taki klasyczny, no i 2349, to jest taki zasięg według tych mierzeń i moich jakichś wcześniejszych badań bardzo ciekawy. Ja na ten moment pod to handluję i uważam, że złoto może to pociągnąć, bo jakby oczekiwania, że Fed coś szybko zrobi, są raczej mizerne. Znaczy, w sensie oczekiwania mogą być, ale czy Fed to zrobi faktycznie, to ja na ten moment jakoś nie zakładam aż tak mocno. Myślę, że giełdy są stosunkowo wysoko, w związku z tym może być korekta na giełdach, no a to gdzieś ten kapitał musi uciec. Ropa trochę już chyba nie, bo jak popatrzymy na rynek ropy, no to też zdarzyło się to, o czym mówiłem od kilku tygodni, że w końcu gdzieś tam ta ropa znajdzie swoje ograniczenia. Tutaj $75 jest dużym problemem i moim zdaniem dzisiaj mamy taki poziom sprawdzam. Jeżeli wybijemy $72, czyli inaczej mówiąc dzisiaj cena zamknie się poniżej tego poziomu, no to moim zdaniem już będziemy wchodzić w trend spadkowy na wykresie 4-godzinowym i dziennym, bo ten poziom 71-70 to jest ostatni potwierdzony dołek, czyli według moich metod wybicie to powoduje załamanie trendu. No i wtedy otworzy się droga do okolic 36, co teoretycznie jest też fajną informacją dla inflacji, tak? No bo ropa jest często bardzo mocno inflacyjnogenna. Więc tutaj generalnie ten spadek możemy zanotować, a zobaczymy, nie, czy czasem się nie pojawią jakieś znowu ograniczenia, lockdowny, tego typu rzeczy na jesień, bo to znowu będzie negatywne dla ropy. Więc ja na ten moment uważam, że złoto poprzez to, co się dzieje, jest ciekawe. Srebro też próbuje się odbudować, ale tutaj ma dużo, dużo gorzej na ten moment, tak, bo dość wąsko jest. Natomiast no, jak popatrzymy na wykres znowu tygodniowy, tak z bardzo szerokiej perspektywy, może ukryję te wszystkie swoje analizy, no to tak naprawdę no mocne wybicie i takie nic, nie? Takie stoimy sobie. Oczywiście na wykresie tygodniowym to są ogromne wahania i ogromna zmienność. Natomiast no jakby ktoś wziął wykres pięciominutowy, no to ładny trójkącik, no potencjał wybicia jest. To jest surowiec przemysłowy jednak, a nie szlachetny. Tak. Tutaj właśnie widać, jak idzie, wiesz, mamy teraz miedź, która trochę pospadała, mamy drewno, które pospadało, pokaż naturalny ten gaz. Wiesz, no to jest jednak bardziej tandem niż tandem w złocie, gdzie złoto właśnie do obligacji bardziej działa, a odkąd jeszcze złoto teraz przez tą Bazyleę trzecią zostało uznane jako
aktywo tieru pierwszego, ten pristine collateral, no to całkiem inaczej to będzie też performować, może to się odklejać już. Dużo osób właśnie mówi, że srebro będzie podążało za złotem, a niekoniecznie tak musi być. Mm-hmm. Możesz mieć rację, w sensie ja często robię w ten sposób, że analizuję korelację srebra z dwiema rzeczami. Pierwsza rzecz to jest złoto, a druga rzecz to jest DAX. I teraz mamy dużą rozbieżność, jakbyśmy weszli sobie na wykres dzienny, no to teraz mamy dość dużą rozbieżność między tymi instrumentami, nie? Ale zobaczmy wcześniej, jak to się wahało. Praktycznie ruchy były kopiowane, nie? Więc warto też sobie w ten sposób spojrzeć, bo tego teraz nie widać, bo tutaj mniej więcej to się rozkleiło tak totalnie, to jest od marca 2021 roku, nie? I to nie jest taka korelacja, którą widać na zasadzie, że jak podepniesz wykres, to po prostu widzisz, że one chodzą identycznie, ale w ciągu dnia, jak się rynek rusza, na przykład DAX idzie na północ, i później jeszcze dołącza do tego S&P 500 i giełdy zagraniczne, to srebro też ma wsparcie, w sensie, no bo jest ten czynnik, że po prostu jest rozwój gospodarczy. Natomiast teraz się też trochę te rzeczy zmieniają i jest tak, że te korelacje generalnie się rozklejają. Jakbyś popatrzył na korelacje między takie standardowe, tak? Dolar do jena i giełdy, złoto i dolar do jena, złoto i T-noty, wszystko zawsze gdzieś tam już to nie wygląda tak pięknie, jak wyglądało, bo kapitał się przemieszcza. Jest jakiś taki moment zmiany. Ciężko zawsze powiedzieć, co z tego wyniknie, no bo ostatecznie musi się to stać. Natomiast widać też, że jakby oczekiwania względem podwyżek stuprocentowych w Stanach Zjednoczonych raczej nie są już tak wysokie, jak były na przykład jeszcze 2 czy 3 tygodnie temu. Myślę, że znowu inwestorzy dostrzegają to, że Powell nie będzie taki skory do tego, żeby podwyższać stopy i kończyć skup aktywów, jak to wcześniej było mówione. No ja tutaj korelacja to jest, wiesz, ja tu słabą korelację widzę, to teraz pokazałeś, ten srebro. To polecam, ja to polecam, to co pokazałem wcześniej, tym jeszcze raz może pokażę, do tego, żeby sobie śledzić w takim bardziej intradayowym charakterze, bo te ruchy się często powielały, ale tak jak mówię, tutaj od marca to się zaczęło rozjeżdżać, więc to też nie jest tak, że to idealnie chodzi. Teraz tak naprawdę, jakbyś popatrzył na złoto, to trochę lepiej to wygląda, tak, bo te ruchy były bardziej powielane, tylko tutaj my mamy teraz znowu rozjazd, że złoto rośnie, a srebro nie, i to może być też efekt tego, co powiedziałeś, czyli tej Bazylei. Tutaj mieliśmy zajść w drugą stronę, tak, że srebro, bo tam było te shortcenie, w sensie short squeezy, tak, na srebrze, więc to też miało swoje znaczenie. Dużo się dzieje, tak, dużo się zmienia. No tak, no nie. Bo nagrałem ostatni materiał o Bazylei do cygańskiego skarbca i tam 45 milionów uncji zostało wybranych przez short squeezerów z Wall Street Silver z Comexu, znaczy w sensie podaży ściągnięto, nie, tych fizycznego srebra. Jakaś tam presja jest, ale to jest jednak dalej kropla w morzu potrzeb, nie? To tam jest... Dla srebra najważniejsze jest moim zdaniem zastosowanie w technologiach, że tutaj mamy i fotowoltaika, i samochody elektryczne. To jakby to cały czas zgłasza popyt i będzie zgłaszało prawdopodobnie popyt, no bo trudno sobie wyobrazić, żebyśmy szli nagle w inną stronę. A podaż srebra też nie jest aż taka elastyczna, jakby się mogło wydawać, więc to raczej upatruje w tym szansę. Zresztą tutaj, tak jak wspomniałeś, cena srebra, cena miedzi też chodzi bardzo podobnie, więc jeżeli miedź zacznie iść na północ, no to srebro też prawdopodobnie wtedy wystrzeli. No dobra, to wszystko, moi drodzy, w tym dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, że Marcin zaraz będzie przepytywany przez El Presidente z wielu różnych tematów i już zaraz w momencie ich będzie, moje alter ego się włączy, wszystko na liberum.pl. A po więcej zapraszam was do opisu, tam też link do Squabera, do kanałów Marcina, bo tam jest chyba kilka już. Jest Marcin Tuszkiewicz, jest Squaber, Investio. No Investio jest... na ten moment nie, ale Squaber i Marcin Tuszkiewicz, tak. A, czyli zredukowany do dwóch, dobrze. Więc zapraszam was bardzo serdecznie i więcej informacji jak zawsze w opisie. Do usłyszenia, do zobaczenia, dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie, komentarze na wszystkie te tematy, bardzo mile widziane. Do zobaczenia, do usłyszenia, dzięki wielkie za oglądanie. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Z rozkazu El Presidente nakazuje się dołączenie do Liberum, sprawdzenie linku w opisie i oglądanie następnych materiałów. Śmiało kliknij.